Witam serdecznie, dzisiaj kolejny nowy deck na tapetę, czyli Garvandula EX, czyli nowy archetyp Item Locka. Tak, ten jest oparty o silnik Beazley, bo jak wiecie, omawiałam już kiedyś silnik oparty oczywiście o samą Beazley. Tylko, że wiadomo, no był to wtedy solowy deck Beazley, który miał wykorzystywać to, że ona była tankowata i dzięki temu można z Mundorokim, dzięki małpie, rzecz jasna, przerzucać na mecz kantery. Ale tutaj Beazley służy tylko po to, by właśnie użyć oczywiście Glass Trumpet, który polega na tym, że jeżeli jest Terra Pokémon w grze, to można właśnie tę energię podstawowe przerzucić właśnie do Pokémonów Corolles. No, tu mamy jeszcze Bobra jako silniczek, choć Beazley też niby może być silniczkiem, ale wiecie, 180 lepiej mieć awaryjnie Bobra. Miot też jako silnik dromujący, ewentualne copycat, Greninja jako silnik dromujący i Squawk, żebyś jakoś w pierwszej tu awaryjnie jeszcze Carmine jest. No ale nie wiem co szybciej, Squawk czy Carmine. Do tego jeszcze dwa Buddy Puffiny, żeby wydropić oczywiście Joltiki. Joltiki to naprawdę bardzo fajne, bo mają Joltik Charge, który oczywiście polega na tym, że ładujemy te trawiaste i elektryczne w te. Pierwszy atak jest bardzo dobry, jest to Charge Web, który oczywiście zadaje dodatkowe 110, jeżeli Pokémon jest EX-em lub V-ką. No i Furganite, który jest właśnie wspomnianym Item Lockiem. Dziwny koszt ataku. Pomogą nam oczywiście wspomniane właśnie Happy Switch, który będzie przerzucał te wszystkie podstawowe energie. Będziemy mieli coś takiego jak Power Glass, którego dotrzymamy do Garvandula, by ten mógł dowolną energię, rzecz jasna, nawziąć z discardu. No i tutaj się też pojawia Ace Pack, który jest Sparkling Ring Crystal, który właśnie polega na tym, że będziemy mogli właśnie zredukować ten atak o jedną dowolną energię, jeżeli Pokémon jest Terra. No i Crispin też również do pomocy przydatny. Turo awaryjnie i Boss Order do switchowania. Tutaj nie ma żadnego Counter Catchera, więc tutaj raczej nie mamy takiej taktyki, że idziemy do tyłu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, dobra. No to już lecimy. Trochę spadła mi ręczka, ale jestem na miu. Mam nadzieję, że utrzymam tą pozycję. A czy my pójdziemy piersi, ponieważ jesteśmy tym deckiem ewolucyjnym i chcemy szybko po prostu zablokować przeciwnikowi jakiekolwiek drogi. A, no. Dupa. Czy ja nie mam basica? Czy przeciwnik ma basica? Tylko na co on czeka? Dobra, już wystawił? No dobra, bo czasami niektórzy przeciwnicy to tak chyba nic nie robią. Do tego stopnia, że ja potem wygrywam grę za Nirus. Ale dobra, mam jednego. Chyba to nie jest coś, co chcę mieć akurat, kurde, słoniowata Chelsea. No, widzę, Terrapagos. Do niego chyba też przejdziemy. Okej, Ultra Ball, no, Switcha. I chyba będę... Ja nie chcę skukować, bo Switch dla mnie jest ważny, więc weźmiemy sobie Joltika, tak? Attach. No i pas, tak? Bo to muszę tą krowę wycofać, no. A się boję się skukować właśnie, jak mamy coś, co umożliwia mi ten... Aha, drugi jest. To, czyli to jest deck na czystym Terrapagosie. Do którego prędzej czy później przejdziemy. Bo to jest taki clean Terrapagos i to jeszcze, kurwa, żartuje się, że z duszkami. Jeszcze czego, kurde.
Jeszcze czego? To brzmi jak... Jawy żart. No, to jest z Briars. O. To brzmi jak... nieśmieszny żart. Może kupa jeszcze mi zrobiła Jono i mi spierdzieli rękę. A nie, już zrobi Tenacity. Dobra, ale ja zrobię sobie Ajono, tak? Że i tak nie może on użyć w tej drugiej. Więc on jak na razie nie zaatakuje, na szczęście. Ale... No dobra, jest ta Beasley, jest ta krowa. Robimy... Switcha. Ja sobie robię nową rękę. To gdzie moja ręka? Czy coś się zawiesiło? Halo? Nikt nie dostaje kart, czy co? Oh no, well, I don't know. O. Jejeje, chciałbym jakąś inną rękę. Dzięki! A przeciwnik też chyba nie dostał? Ty, ale ja nie mogę nic zagrać, lol. Zbugowa! Dobra, 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 baty! Nest Ball po Greninja na pewno. Przy na litość boską muszę coś dobrać. Esgarba! Dobra. Zrobimy sobie Jolting Charge'a. Aha, widzę, że walczące są w prize'ach. Więc... thanks! No na pewno zrobię tak jak raz... No dzięki, kurwa, no. Będę musiała coś zrobić. No, to chyba lubi mi to robić tylko i wyłącznie na złość, kuźwa. Tym bardziej, że dostało to chyba potężnego bricka, jak tego to Ajono na pustą rękę zagrało, więc... Oh boy. Znaczy, na pewno potrzebuję... czegoś mocnego, no nie wiem, kuźwa. Karmań zostaje mi za chwilę. No nie, jeszcze mi tu zrobi kuduszki, no. Please, nie róbcie mi tego, no. No najgorsze, że ja zmarnowałam Tula, bo nie dobrałam... No. No to musi być jakiś nieśmieszny żart. No tak, chyba mi zbierz bobra. O kurwa, ej! Ty wredna żmijo, pojebanska. No dobra, no mogłam odpuścić se to. A kurwa, serio? Czy tylko ja mam wrażenie, że to robi na złość za każdym razem, jak... No niestety zostaje mi tylko Happy Switch. No co za kurewska żmija? A nie, o inne chyba być te energie walczące, jak na razie mam... No chyba widzę problem tutaj, bo to się nie rozkłada. Co mi odpuść? Ty podła żmijo! Ty, ale serio, to jest tak podłe? Co mi jeszcze zbije bobra? No tak, kolejna Chelsea do odstrzału. Dziękuję ci, pojebana. Jeszcze jak grałam tym deckiem, to on działał świetnie, chociaż powiem szczerze, o mnie w prize'ach, no super. Co za zasranie zjebany. Nie, nie, ostatnio ta gra lubi mi robić... płatać figle tak swoją drogą ostatnio. Bo co rusz mam chujową rękę. I chyba to tylko robi na złość. Ja mam czasami wrażenie, że to mi tak robi na złość celowo, kuźwa, że... Ty słuchaj, ty za...
Za dobrze ci idzie. No kurwa, biedny. Kurwa. Szkoda, że ja zmarnowałem item. Bo jakbym dorbrała garwa Jule, no to bym już go czepła, a to chyba widzę, jaki jest tu problem. Czyli na pewno będzie Night Stretcher, ja nie będzie tu duchów, tak? Miu, trąbeczka! Kurwa, myślę, że to tą krowę wezmę. No dopiero teraz?! Dobra. A tak, bo to nie działa, bo... No cóż, Power Glass w prajzach, wszystko się sprajzowało. Dzięki, kurwa. No a tak, jest znacząca. A to 4 wygry ninja. Najśmieszniejsze jest to, że ja to dopiero teraz mam. To już powinno być, kurwa, dawno. I możemy atacznąć do tego Pokemona i pas. No. No i co teraz? No właśnie. Ja pewność siebie skoczyła się już na etapie, kiedy już sabotują joltiki. Co te biedne pajączki ci kurwo basońsko zrobiły, co? Co one ci zrobiły, powiedz mi. Choć z drugiej strony też zauważam, że po prostu ludzie chyba już wiedzą, jak działa Garwadula i kurwa już jarzą. Dużo, więc nie no, fantastycznie. Jeszcze raz zobaczę, że mój Joltik się spali, no to... Nie no, prankaczer jeszcze biednego małego pajączka. No co mam, a ten mały... O nie, no dobra, jednak w mił się, że będzie biedny mały pajączek. No dziękuję. Znaczy mamy przynajmniej Garwadule. I można zrobić Happy Switch, ale niestety nie zrobię item locka, bo... No co z tego, jak nie zrobię item locka? No kurwa. Nie mam co bossować, w ogóle mam pustą rękę. No właśnie to jest ten problem, że no to pajączek widzę, że nie zawsze chce się rozkręcić tak, jak my to chcemy. A koncert jest fajny, raczej nie będzie to coś popularnego, wiadomo. Już, aha, oczywiście, duszek. No tak, oczywiście, że mi tak Cursed Blast nie kupa cokolwiek. No dzięki, kurwa, gro. Zabij się po prostu. No nie no. Ta gra jest... Ale jak... To jest najśmieszniejsze jest to, że szło mi dobrze. I zawsze jest to tak, że zawsze... Ja mam wrażenie, że to jest tak specjalnie, no. To jest tak specjalnie, żeby ci słabsi gracze... Ty jako dobry gracz dostaniesz w pierdol? Tak, spadłem do Lugi, dziękuję. Dobra, przechodzimy dalej, bo co tym razem? Proszę, proszę, dajcie mi. Dobry. Start. O kurwa, jakby była ta Garwadula już z tej Wajono, historia byłaby inna. Hmm.
musiałem spalić. Dobra, mam nadzieję, że tym razem będzie lepsza ręka. No bo tak jak mówię, ja mam taką teorię, że to jest trochę... Znaczy, i tak to jest tak u mnie, że... Dobrze ci idzie, zajebiście, ło. I tutaj nagle, słuchaj stary, idzie ci za dobrze. Ujebię ci rękę. Dobra, czy mi ujebią? Dobra, jest o wiele lepiej, jest... New wezmę na aktywę, no. Jest dobrze. No i co gramy? A, Raikou. Może być to Miraidon. Jest dobrze. Będzie good, mam nadzieję. No to może pas. Chociaż ja nie wiem, czy ja mi udaję. Zostawiam, bo mogłam Chelsea. A bo ten deck jest taki... No, troszkę słaby, albo... Mało ktoś już... No tak, Miraidon, tak, oczywiście, że Miraidon. Jezus, Miraidon był, jest strasznie przereklamowany. Znaczy, ja grałem trochę Miraidonem i powiem szczerze, że... Ja miałem topór miłosierny. No, to jest jeszcze z tym Miu, który jest... No oczywiście, że mi zbosuje biednego małego pajączka. No i jeszcze mu cię o to, żeby ci generator wypalił, Mondralu. No w sumie chuja mu wypalił. A, no i tak... No kur, drugi ma? O, tu nagle ma wypalił? No to chyba jest... chyba... No, co i co? No kurwo jebana, co ci ten biedny pająk zrobił? Właśnie to jest chyba ten problem, że... No kurwo jebana... Ty jesteś bez serca, tak? Co ci ten biedny pajączek zrobił? Ech, nie wiem, co się stanie, te gry są słabe, albo serio to jest taki... A co, ty czekasz na klaski? Czy to jest jakiś cały zabieg, żeby mnie tu wkurwić? Jeszcze raz ujebiesz mi? A, dużym błędem, no mogłam tego Skooka, ale nie chciałam tego Crispina z... Mhm. Ja liczę... Że będzie dobieranie do trzech, tak? Mhm. No i pas, co za pięknie. No ja mam Bricka, mam wrażenie. Chociaż myślałem, znaczy chyba mogłam tego Skooka, ale chciałem już od razu pajączkę. W ogóle ręce mi się nie... Aha, Miraidon ze Secret Boxem. Pięknie, kurde jebana, no pięknie. No zobaczymy, jak to Miraidon pójdzie, ale... To jest problematyczne. Miraidon jest tyle problematyczny jak dla mnie, że on jest na takiej losowości. A tak. Coż, co jest? Mauma, czy... O co tu ma? No, generator... Pypa po chuja, nico... Nie, jedno. Znaczy, ja wiem, że też ostatnio... generator... To cztery generatory pójdą się jebać. Trochę powiem szczerze, że takie rozczarowanie, albo...
po prostu te gry są pechowe po prostu ostatnio. A ostatnio jakoś pechowe gierki tak swoją drogą. Co jeszcze, kolejny Mirajden? No jest tak. Dobra, żyję! Znaczy, i tak muszę zaatakować Blissey, żeby... Minutę do trzech. Piękne karty. Znaczy, i tak muszę zaatakować mimo wszystko, żeby coś dobrać. No tak chcę dobrać. No jest Iono, więc może coś tam przeszkodzę. A i nie by było jakby... Blissey, byłaś bardzo dzielna. Znaczy, dobra, to jest taki moment, w którym muszę mieć... Dawać mi tą garwandulę, bo ja... Chwila prawdy, garwandula. Garwandula. Jeszcze zrobię. A jo, no. Nie wiem, Squawk jest tu tak dla zapchaj dziury. Ależ mogłam go nie brać, ale chciałam ten użyć. No, trąbeczki jakoś. Jeje, garwar. LOL! Ale zawód, lol! A Jono, kurwa, dlaczego? LOL! LOL! Oh my god! Dlaczego? Powiedzcie mi! A się muszę mieć jakiegoś basica, kurde. Garwadula. Garwadula. No. To jest takie rozczarowanie. Ta ręka mnie nie lubi, kurde. Dajesz radę. Pajączek. 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 Ale serio, to jest taki problem z tym deckiem, bo się zaciął. No bo nie pokażę wam item locka, bo takie gówno będzie mi się pol... Jak tak dalej pójdzie, to tego będzie gorzej. O Boże, jak to kurwa boli, no ja muszę zdyskardować wietro... O, dopiero teraz. Jest i ona. No. Tylko kurwa, co z tego, skoro ja nie mogę. Pas? Właśnie, kurwa, właśnie to jest ten problem, że to już zdyskardowaliśmy aż trzy trąbeczki. No, mi się ten deck udawał akurat i tu ja mam... No, zobaczymy może te buildy, które wyjdą na przykład na Dortmund, ale jak ktoś zdecyduje się tym grać, będą lepsze. Ale serio, to jest duży problem, jaki ja tu widzę. Jak gość se zużył generatory, kurde. Znaczy, bolała mnie ta karmań, powiem. I dopiero... I nie mogę teraz trąbki nawet aktywować.
Powiem tak, że no to chciałoby się jednak inny plan widzieć mimo wszystko. No tak, kurwa, dobra, u bossa. Chyba muszę poddać grę, no kurwa. Dobra, poddaję się. Kurwa mać. Jakie gówno, no. No ta gra mi chyba robi celowo, bo jak na razie pokazałem. Daj ty loka. Ty głupia gro, ty jesteś za... Co za głupi... Czy to jest jakiś... To jest... Ja pierdolę. No dobra, ostatnia szansa. Bo jak jeszcze raz zobaczę chujową rękę, to ja naprawdę zastanawiam się, czy wirtualne Pokémony w ogóle mają sens i opieranie w ogóle o jakby wirtualną grę ma sens. Czy nie powinniśmy już zapraszać człowieka, który by... Ja mam wrażenie, że w fizycznej wersji kart to wychodzi lepiej. Dobra, dajcie mi dobry start. Dajcie mi dobry start. Proszę. Na litość boską. No. Serio, dopiero teraz. Dopiero teraz. Jeszcze Greninja. Fajnie by był Battle Puffin. Bo ta lista jest słaba, powiem. Nie wiem, dlaczego? Czy to jest zrobienie mi jakiegoś na złość? Aha, garda, dobra. Dobra, aha. Na pewno Nespol po Greninja. Ja nie chcę dyskardować tej Garwaduli. Właściwie to jest to problem ze skokiem, bo... Ja tam się boję, a takich... O, jest drugi Joltik. Zrobimy Satacz. Chyba pas. Czyli mogłam jeszcze zrobić skłoka, ale ja nie chcę tej Garwanduli spalić. To jest taki problem trochę, że... Znaczy na pewno zrobię Ultra Bola z trąbeczką... O, Bobra. No tak, jest garda. Znaczy tak, na pewno będzie Bober, bo bez Bobra... Bo tutaj to, co można zauważyć, to jest problem z rozkręceniem tego deku i on się trochę jakby mocno... No w sumie widać, że też mamy dwa garwandule. Robimy Ultra Bola z tych rzeczy po Bobra. My się musimy rozkręcić. Bober będzie nam potrzebny. Z Bobra bierzemy 5. Greninja. O, jest Arwen, dobra. Arwen po garnek i kryształ. A nie, kryształ w prajzach. Dzięki! Na pewno damy power glassy do obu. Wypierdolę tą karma, bo mi zawsze daje beznadziejną rękę. Parę zielonych poszło. No i zagramy sobie na Charge Web jak na razie. No nic innego nie zrobię. Boss. No i będzie teraz Fourguide. Leciał. Lecimy! Ale tak, dopiero teraz widzę, że... Już taka... Właśnie, to co zauważyłam ze swojego doświadczenia jest to, że ten deck no ma problemy z rozłożeniem się. Więc wiecie, ile jej się nie starała, no to tak czy siak
Największy problem jest z tym, że no to ma problem z rozkładaniem się. To jest chyba taka wada tego buildu. No zobaczymy, może Jerzyk coś wymyśli na niego. Może, ale zobaczymy. No potencjał jest, tylko potrzebuje lepszych narzędzi faktycznie, które pozwoliłyby się no rozłożyć, tak? No coś robi dalej przeciwnik, bo jak na razie jest jedna energia w dyskacie, więc no tak poatakować to se może. Halo, panie przeciwniku? Ale ja wyprzysłuję, że dopiero teraz jest pełen potencjał, bo dopiero teraz znalazła się ręka, z którą coś mogę zrobić. No to pas. Oj, Arwen znowu zrobię. Arwen po Nesta, tylko żeby z Chelsea, tak? No i robimy tego Furganate'a, czyli właśnie item locka wspomnianego. Chyba nie wiem, to tylko mi nie wychodzą te rzeczy, bo dopiero chyba jak się garda brikuje, to... O! No to jest rzecz, którą szukam. Czyż może to i lepiej, że się sprayzowała. Ale sama Garwadula jest dobrą kartą, tylko potrzebuje dobrej listy. No ta ma wady i to okropne. No cóż, no nie wiem, czy bym nie zdyskartowała bossa, biorąc pod uwagę, że ja mam do wyboru małpę albo małpę. Przeciwnik chyba też nie ma dużo wyboru niż małpa albo małpa. Chyba, że przeciwnik nie wybiera z jakiegoś powodu i poszedł sobie nie wiem gdzie. Bo też niestety trafiają się przeciwnicy, którzy nic nie robią. A ty możesz drinki z palemki, tak trochę pić. No dobra, no teraz jest bezradny przeciwnik, bo zarzuciliśmy item lock. No wiecie, no to będzie polski deck. No bo jest baneta ogólnie z tych item locków, to akurat nie jest to nigdy popularny deck, no ale jest niszowy, bądźmy sobie szczerzy. Myślę, czy zrobić Iono. Ale rzeczywiście jest w nim potencjał, tak jak wspomniałam. Tylko, że właśnie ten potencjał ma taką... Problem trochę polega na tym, że właśnie przez to, że no nie ma porządnej listy, no ten potencjał się marnuje. Aha, oczywiście przeciwnik czekał za dużo, ale udało mi się w końcu zrobić item locka, więc tutaj będziemy kończyli, bo nie będę się męczyć.